Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22 i dzisiaj oczywiście seria, jak zwykle, M-Creek. Dzisiaj trochę postanowiłem sobie John Deere'em pokosić. Później prawdopodobnie okoszę mu naokoło, jakoś ładnie to, żeby sobie tutaj pracownik jeździł. Bo może później przeskoczę sobie na Axiala, do jego dużego, bo małym ostatnio na rzepaku kosiłem. No nie wiem, pomyślę, ale na pewno chciałbym najwięcej John Deere'em pojeździć, bo dawno nie jeździłem John Deere'em, a to jest fajny kombajn, ja tylko w sumie kupiłem go, tu tam pokazałem go. I potem chyba tylko jeszcze raz, może dwa razy kosiłem, a tak to starałem się jakoś, nie wiem, starym case'em kosić, tak zwanym. O, ale mgiełka fajna siadła, nie? Coś pięknego. No i potem wiadomo, przyszedł ten duży kombajn, akcja, ale jak to też trzeba było oczywiście pokosić tym dużym. No, jeszcze trochę trzeba będzie zmieniać kombajny, więc ten John Deere, myślę, że tego John Deere'a zmienię sobie na większego brata John Deere'a, czyli na X9 prawdopodobnie, no bo w sumie to nic innego ciekawego nie ma. A za Axiala, tego 7, do tego małego Axiala, myślę, że wleci sobie chyba New Holland. Może ogarnę sobie New Holland 11. CR11, jak będzie w modach oczywiście, no bo aktualnie go nie ma w modach. Chyba nie ma. Nie wiem, nie sprawdzałem w ogóle co. Myślę, że jeszcze parę dni powinien być na modach. A jak nie będzie, to nie będzie i tyle ma. No. A tak to GPS wychodzi, no to. No to, znaczy, no wiadomo, to i tak będzie pracownik sobie kosił, więc mu tam GPS nie jest potrzebny, bo on tam będzie po swojemu i tak jeździł i tak. Ale zrobię tutaj na dwa poprzeczniaki. Ładnie wykoszę tutaj dwa poprzeczniaki od tej strony, od tej hali. Tam w sumie może sobie nawracać na pola, na sąsiada polu. Chyba, że ja będę kosił, to też tam też w sumie by ten dwa poprzeczniaki. Bo będzie mega zestaw w sumie tutaj do odbierania ziarna, no tej soi będzie. Ale to jest soja jakoś tak średnia sypie. Jeszcze powiedz, że jest nienawieziona, nie? To mi coś trafi. Tutaj sobie oczywiście jeździ Axial największy. A drugi Axial jak jeździ sobie na polu numer 52. Czyli w sumie trochę licho zrobiłem, że postawiłem mniejszego kombajna na większe pole, a większe na mniejsze, ale okej. Ale chodziło mi głównie o to, żeby jak najszybciej skończyć. A ja chciałem coś zobaczyć. A, ja chciałem nałożenie zobaczyć, bo ja tak mówię, co ja chciałem na tej mapie zobaczyć. Nie, no jestem wiedziony na maksa, no okej. Okay. I po prostu dawno soi nie kosiłem i zapomniałem, jak to mało sypie. Znaczy, no może i mało sypie soja, ale pieniążki. Ale pieniążki oddają za soję, więc w sumie soja mi to nadrobi pieniędzmi. Bo tutaj jest soja, tu jest soja, tu jest. Czy nie w ogóle jak ja mam to posiane? A pewnie wszędzie soja na moich polach. Tutaj jeszcze po rzepaku nie jest. Jest mi zasiane, ale. No nie wiem, nie wiem. Kontrakt na pracę polu 9 został zrealizowany, no okej. Okay. Trochę tej soi mamy na to koszenie, jakby nie było. Trochę soi mam do koszenia, więc dzisiaj w sumie oporowo kosimy soję John Deere'em. Mówię, dawno John Deere'em nie jeździłem, a fajny kombajnik. W sumie tak się zastanawiam, czy ja pierw po prostu nie zmienię sobie Axiala. No bo Axial jest mniejszy, no bo to jest 8,5 metra, a tu jest chyba z 10,5 metra w tym headerze, więc. No 10,8 na GPS-ie jest ustawione, więc no dość się robi robotę, nie wiadomo, zawsze 2 metry więcej, nie? A 2 metry no to w sumie jest trochę dużo, nie? Bo tak jakby tego 8 metrów, bo to tutaj 4 razy zrobię John Deere'em, co bym musiał zrobić 5 razy case'em. Może tak sobie to powiedzieć. Klin aż taki długi jest. Ale dobra, ale złapałem ten pierwszy przejazd. Teraz w sumie drugim przejazdem jak dojechał.
No to ten klip praktycznie będzie do konta Posego ucięty już. Więc nie ma tragedii, no oczywiście 10 na godzinę, no bo nie więcej. No bo zachowajmy trochę realności, tak? Oczywiście mógłbym sobie skręcić tej headery, żebym jechał 20 na godzinę, ale to... No my to mniej więcej pokażę wam, jakby wyglądało jechanie 20 na godzinę. To 20 na godzinę tak bym jechał, o tak, dokładnie tak jak teraz. Tak bym jechał, jakbym miał 20 na godzinę. To bym w sumie wiadomo, miałem dwa razy więcej skoszony już, ale... Ale nie no, zgasimy sobie to. I pojedziemy sobie normalnie 10. Pewnie po odcinku to i by T32 poleciał kombajn, no ale wiadomo jak to jest. Wiadomo, po odcinku są inne prawa. No po odcinku nie liczy się jak to jest zrobione, tylko żeby to było szybko. No i tak to wygląda. Poprzeczniaka no, zrobię, no bo tutaj będzie pracownik jeździł prawdopodobnie. Może i po odcinku, albo na odcinku. Zobaczę. Nie wiem jak tam dużemu aksjalowi idzie. No ma pełny zbiornik, okej. Okay. Ale mi chodzi o bardziej minuty. 18 minut. No na małego aksjala to tam nie patrzę, no bo to wiadomo, że tam jest kurczę ponad godzina roboty. Wszyscy my duże pole, więc żonder też by tam chyba z godziny jeździł. W sumie nie pamiętam, bo tam żonder kiedyś kosił, ale... No też chyba z godzinę mu to zajęło, zanim to skosił. Więc no. O, zapis. No, zapis też jest potrzebny. Może uda się te 38 na odcinku skosić, nie wiem. Ale że jak będzie szło w sumie. Jak będzie dobrze szło, to mamy jakaś tam drobna szansa na to jest, żeby to skosić, nie? Mówię, że nie. No dobra, aksel będzie się wysypać, a tamten aksel? Tamten się sypie, chyba, tak? Tak, tamten się wysypuje, dobra. Oczywiście teraz będzie mi świecić cały czas to, że zakończył pracę. Ten pierdzielony McCormick. Ale dobra, chyba zaraz... No, to ja do końca tutaj, żeby sieczka się skończyła sypać. I się tepnę do tego dostalanego McCormicka, żeby mi to nie mrugało. Bo mnie to denerwuje zawsze, jak piszę, że zakończył pracę. Wiem o tym, że zakończył pracę, ale... No bo ja wiem o tym, że on zakończył pracę, ale nie chce mi się czasami wchodzić do tych ciągników. Ale mówię, to kurde będzie tak mrugać i mrugać, że skończy pracę, wiem, że trzeba wejść tylko do niego i wyjść. I wtedy jest wszystko okej. No ale to tam... Takie moje drobne spostrzeżenie. No i dojadę do góry i będziemy się wysypywać. Na fajny zestaw. Jeszcze wam go nigdy nie pokazywałem. Znaczy, kto oglądał w sumie De Valere Delot Farm w 19, jak jeździłem Pumą, taki sam zestaw, tylko że tam jeździła Puma, a nie Jondyr, więc... Przecież później w sumie też Jondyr jeździł. Tak, pamiętam, że później sobie Jondyr jeździł z tym zestawem. Tylko że wtedy to był 7R, a nie 6R, ale... Ale no... Może tak, znowu sobie włączę tą serię, żeby obejrzeć, to tam było chyba 40... Nie, tak? Tam było 40 odcinków, no. Tam było chyba 44 odcinki z tego sklepu. Ale to po 15 minut było, tak? Więc z godziny jestem w stanie obejrzeć 4 odcinki. Czemu tyle 603? Nie wiem. Tylko, że tam wtedy miałem chyba niebieską i zieloną? Z tego co pamiętam. A teraz mam dwie niebieskie po prostu i tak. No i to oczywiście autolot jest kupiony. Kiedyś na odcinku kupiłem. No ja mam w ogóle 200 tysięcy na koncie. To jest ciekawa sprawa. Dobra, na dzisiejszy odcinek paliwa starszy w Jondyrze. Więc opór sobie włączymy. I będziemy grzać. Fajny zestaw. Podoba mi się. Kwantekę w sumie możemy ściągnąć, bo i tak te dwie przyczepy będą zasypane. Każda po 31 ton, więc trochę sypania tutaj będzie, ale... Ale wiadomo, tak, o co chodzi. Jak jest duży zestaw, to się dużo lepiej sypie. Dobra, aksel sobie kosi. Bo, nie wiem, bo tak spojrzałem na minimapę i patrzę, znowu przy przyczepę stoi, ale patrzę, że kilogramy mu rosną, więc...
Więc sobie kosi. No i kurde, przecież dopiero się sypało, no znowu jest przy przyczepie, sobie pomyślałem. Tak przez chwilę miałem takiego laga mózgu i myślałem, że on znowu się sypia, ale wiadomo, co chodzi. Że on musi objechać naokoło pole i tyle. A że akurat w takim momencie spojrzałem na minimapę, żeby był koło przyczepy, no to trudno. To już nie był problem. Dobra. Nie, to jeszcze jedna dalej droga. Nie, trzeba się tutaj tak skręcić już. Oczywiście w przyszłości jeszcze te dwa landy kupię, co są do kupienia. Czyli 36, 37 pole. No i to 39 nie słynne. Czy tak to będzie połączone, to kurde, to będzie... Wtedy będzie cały odcinek grzania, co tutaj, żeby tutaj to skosić. Tak pewnie będzie mało jeszcze, żeby cały odcinek, żeby to skosić. Chyba, że godzinne będę robił. Albo po prostu w późniejszej części serii będę takie coś robił. Że będę sobie nagrywał żywa na przykład i potem robił z tego timelapse, tak? To też jest w sumie jakiś tam pomysł, na który sobie teraz aktualnie wpadłem. Dobra, ten sobie skosił to naokoło, więc on teraz trochę płaskany gdzieś, więc spoko, spoko. Nie wiem chyba, czy nie wiem, czy takie coś na Hulberronie nie zastosuję teraz w tym momencie. Że na piątek ten nasz sobie zrobię. Chyba sobie ogarnę takie coś, wiecie? Bo tam jednak trochę tej soli będzie do koszenia. Teraz sobie przypomniałem, że tam trochę tej soli jest do koszenia, więc... Więc taki tam na przykład ze żniw to sobie by zsiadł elegancko. Nie, czy na piątek, na poniedziałek, przepraszam. Bo na piątek będzie inny dzień. To jest choć Veyron, ale z innej akcji po prostu. Myślę, że tam będzie... A nie będę zrazu. Ale myślę, że też tam będzie opór jak hit. Żeby to skosić, tam trochę zejdzie w sumie, no bo trzy duże kombajny będę kosić, więc... A tamtej soi jest dużo do koszenia, bo to jest moje największe pole, tam jest do koszenia. Jestem kto ogląda Holbaeron, to wie o co chodzi. Jakie pola mam soi zasiane, a jakie nie. Więc tam roboty jest, a roboty na Holbaeronie. To się akurat nie ukrywam z tym. Bo tam jest i jest tej roboty. Na M-Krigu też już jest trochę roboty, no bo w sumie jakby nie patrzysz, no to oprócz tej góry tutaj, 19 śmiesznej, no to mam pieniążki? Nie, bo 203, poważnie. A ja mam 210. No to niby mnie sam. A, pomyślę. Czy by tego nie kupić? Ewentualnie przeskoczę sobie do 10 czas. Zobaczę ile będę na plus. 2000 tylko dało, więc... Dobra, w sumie puszczę ten czas na 3 sobie, niech sobie leci. Nie będę na razie kupował tego pola, no bo... Nie to, że mnie nie stać. Bo mnie stać, jak widzicie. No ale chodzi o to, że... Żeby pracownicy mnie zabrali, żeby zaraz minus nie skoczył. Bo jak skoczy minus, to wiadomo, że pracownicy będą stali i koniec będzie. Już nic się nie będzie dało zrobić. To trzeba będzie wtedy kredyt wziąć? A jednak nie wiem, czy ja mogę w ogóle kredyt wziąć. To jest dobre pytanie. 2 miliony mam już kredytu, ale jeszcze mogę dobrać, więc... Ogólnie na Holberony takie jajce są. No, tu jest sezon 10 dopiero, jak widać. Jest trochę zacofany z M-Krig, ale to się da. Się da wszystko nadrobić. I tak w sumie pasą zaraz po minimapie mojej. Oddalę. Tak patrząc, to w sumie... Znaczy, to jest dosyć dużo pól, bo to jest chyba najwięcej, bo to jest 80 parę pól. Ale tak nie mam za dużo landów w sumie kupionych na tej mapie. Bardzo dużo jest jeszcze do kupienia landów. A przypominam, że na Holberonie sobie będę cały czas nawiązał do tego Holberona. Bo tak mi jest w sumie najłatwiej. Jeszcze jeden przejazd?
Chyba. Albo półtora i będzie ten kamień skoszony. Taki dziwny. To będzie taki duży prostokąt. Znaczy, kwadrat chyba bardziej. Kwadrat. Będzie do skoszenia. W sumie prostokąt to też kwadrat, jakby nie było. No, ale okej. Okay. No, 19:43. No to już chyba do końca, w sumie myślę, że jest krótsza taka godzina. No, jak nie pójdę grać w inną grę, no to chyba do końca dnia już będę siedział na tym kliku, żeby tutaj pokosić to. No bo w kolejnym odcinku już nie, na pewno nie zobaczycie. Chyba chcę tak sobie to poważnie dopiero 16 minut? Ja myślałem, że więcej trochę. Żeby was trochę nie zanudzać tymi żniwami. No wiadomo, mogłem tam zrobić 3-4 odcinki pod rząd ze żniw, ale to nudne by było. A w październiku jeszcze może coś fajnego sobie posiać, tak? Albo obornik rozrzucić, bo ja nie wiem w sumie jak tam z obornikiem wygląda. No, kontrakt to mogę od razu odebrać. Ale chodzi o mi bardziej o obornik. To zaraz sobie jak nawrócę. Może jakiś fajny jeszcze odcinek z obornikiem sobie zrobię tutaj. Myślę, no na pewno nie talerzowanie, no bo ostatnio było talerzowanie. 180 ton jest. No to coś tam by się rozwiózł, nie? Znaczy jeszcze cała masala poszła. Więc mogę już to wyłączyć. Olej rzepakowy. O proszę. No, takiej rzeczy się nie spodziewałem. W sumie... Nawet nie wiedziałem o tym. Myślę, że zabrakło miejsca na palety. Dawno tutaj sobie tego nie sprawdzałem. Tak na dobrą sprawę. Ale myślałem, że ten... Olejarnia ma trochę większy ten. Dobra, zrobię upgrade. Muszę to trochę więcej wyprodukować, a... Żeby trochę więcej produkować, a... Też wiadomo, że się zbliża ten. Że się listopad zbliża, a w listopadzie zawsze jest największa cena tego oleju. I teraz w sumie tak dopiero uświadomiłem. Ja naprawdę nie wiem, co mam siać na tej serii. Muszę 18 litrów zrobić od tego czasu, co zrobiłem upgrade. Wiem, że tak dziwnie to przepychał. Ale sobie trochę pokosiłem. Tutaj zaraz idę jeszcze sobie chleb odrzucić, no bo tego chleba też jest pełno. W ogóle tutaj aż się wysypuję od tego chleba. No ale chleb dopiero w grudniu ma cenę najlepszą. W sumie tak to głównie dla chleba kupiłem tą przyczepę autoloada większego. No ale wydało to. Do oleju też, tak? No bo oleju tego też jest pełno. No poważnie to teraz, jak w sumie to widzicie, no, że aż się wysypuje z tego, aż się z tej olejarni wysypuje tutaj ten chleb. O, to jest z piekarni, przepraszam. Z piekarni aż się wysypuje ten chleb. Więc tutaj na pewno te dwa duże autoloady będą chleba. A dwa duże autoloady, no to jest kurczę 40 ton. Znaczy, no 40 ton. 40 tysięcy, tak? A chleba jeszcze 105 tysięcy. Do odebrania. Jeszcze 700 jest do odebrania, ale się nie do tego, no bo wiadomo, jest za mało. Muszę poczekać, aż będzie kolejna paleta cała. Ale jest tego chleba, to w sumie nawet widać, ile tego tutaj leży wszystkiego. Tu jest ładnych pieniędzy leży, nie? W sumie no, ale to jest trochę pieniędzy leży, no bo wiadomo, ale jest za 6 tysięcy, tak? A chleb jest za 5 tysięcy. No ale do chleba potrzeba mąki. A do oleju tylko rzepę, więc 8 tysięcy, czyli jeszcze dwa kursy tak muszę tutaj zrobić. Dobra, już wyskoczył. Trochę tego oleju też, w sumie 20 tysięcy tam było, więc
2 razy 6, 6 razy 2, dobra, bo 6 razy 2, no to zrobimy, no to 12, czyli 120 tysięcy z tego już tutaj co leży, to jest 120 tysięcy już. No. Ja wiem, co miałem robić, ja miałem ten, 35 pole kupić i sobie ogarnąć krowy, ale to chyba na wiosnę zacznę sobie tam robić teren pod krowy. No bo na razie mi nie stać. Dobra, i wszystko jest ogarnięte. Muszę zobaczyć, jak tam mój pracownik. Chodzi mi o John Deere'a. W sumie za 2 minuty to Axa skończy. Tak dość... Dość mu to poszło, no wiadomo, musiałem się przesunąć trochę. No wiadomo, zawsze nie bierze na cały kadr tak jak ja biorę. Tylko on zawsze sobie jeszcze zapas on bierze tam 30 cm. To jeszcze no, tak dokładnie to nie wiem, no on bierze, no bo nie bierze tego nigdy, ale... No, bo na oko, nie? Więc... Tak to wygląda. I w tych 2 minutach jeszcze co on tam ma do koszenia, to jeszcze akcja będzie pewna, bo on tam jeszcze trochę do koszenia zostało. Nie? No kurde, 2 przejazdy. Zabraknie mi miejsca na zbiorniku, nie? Co za gierny. O, jeszcze zjazd sobie case'em zrobię z góry i puszczę go na 31 wtedy. I się niedaleką sobie zjadę, więc w sumie... Nieważne, to idealnie się wszystko zgrało, ten odcinek. No mówię, a kosić będę sobie na timelapsach. I nie wiem, czy sobie nie przełożę serii Hyperion. Chociaż przełożę sobie na timelapsy chyba już. Już nie, no wiadomo, będę robił odcinek. Albo będę robił 2 może odcinki. Jeszcze pierwszy normalny głosowy. Wiadomo, jak będzie tam mało do ogarnięcia po odcinku, do koszenia. Na przykład tam będzie jakieś małe pole jedno. Małe, albo takie średnie w sumie. No to wiadomo, to tam po odcinku sobie to skoszę. No ale jak będzie takie kurcze miałem z bawełny, że miałem pół mapy, można powiedzieć. Że miałem pół w sumie. Nie pamiętam w sumie, jak to z tą bawełną było. Bo ta bawełna chyba był godzinny odcinek. Tak, to był godzinny odcinek, bo wtedy sprzedawałem jeszcze ten. Ej, olej sprzedałem, bo tego oleju było tyle, że... No ale wiadomo. Było do przewidzenia, że trochę zejdzie, no ale... Dobra, jak sobie jeździ o tej stronie, to w sumie... Bo myślałem, żeby go nie puścić do drugiej strony, ale niech sobie jeździ z tej. Dobra, tu jest 24 tony ukoszone. Tutaj... Jest tylko raz wysypane? No to... Pan... Kiedyś się opierdziela. Aha, bo on dopiero skończył koło jechać. On dopiero pasek zaczął tutaj gość, więc... No okej. Okay. A muszę zobaczyć do tego mojego drugiego case'a. Bo on widzę, że już kończy robotę. Zabrakło mu dosłownie 20 punktów, nie? 20 punktów mu zabrakło, czyli jakieś dobre pół tony zbiorniku. Dobra, usunę ten kurs. Ja sobie sam wchodzę do kosza. Ten jeden przejazd. No i przejadę sobie kejsikiem ładnie na pole numer 31. Tutaj nie mam pomysłu na razie, jak się zawraca ten land tutaj w ogóle. Więc na razie ich nie kupuję. Nie, to nie chodzi o to, że są na... nie są na promocji, ale... Ale wiadomo. Nie mam pomysłu na jak się zabrać z internetem, tyle. Na razie. Jak przyjdziemy chęć stworzenia tam pola, to po prostu kupię i tyle, tak. No to w sumie jakby... Dużo się nie pomyliłem, bo będzie pół tony, a dało prawie 700. Więc tak na moje oko, znaczy na moje, na szybko, tak jak powiedziałem, no to nawet dobrze to wyjdzie. Dobra, koguty zarzucimy i się przejadę tym kejsikiem. Dobra, zaczepiam header i grzeję.
32 na godzinę, więc w miarę to będzie szybko przejechane. Wiadomo, ja dotędy, no bo inaczej nie mogę jechać, no bo autostradą nie wolno. No wiadomo, to jest farming, to w sumie można, tak, ale gdzie tam na autostradzie człowieku taki kombajn? Kto to widział? Sobie to tak, nie wiem, czy to autostrada, czy ekspresówka, bardziej chyba ekspresówka, bo dwa pasy, ale... Ale może by się rozesrano. No i dobra, to robię, bo... I właduje się w sumie przez sklep chyba najszybciej będzie. A, bo tam przez ten płot nie będę się pchał. Koło remizy. Nie będę, tu się capuję koło sklepu, przez sklep, przez ten rów i tyle. Albo żeby nie jechać do sklepu, to tutaj zaraz za polem 33 się capuję w ten rów, tutaj na prawo, co jest. No i tam sobie przejadę polnym już. No i elegancko będzie odcinek. 26 minuta, zanim dojadę się rozłożę, puszczę pracownika. Oczywiście jeszcze sobie zjadę tym, nie? Żeby nie było. Jeszcze sobie zjadę i Volvem. Bo Volvem też fajnie w sumie się przejechać. Bo ciężarówka... Ja ją kupiłem, a ją tylko raz użyłem. A to jest taki łagodny, dobra, bo ja myślałem, że to jest trochę bardziej głęboko. Fajnie się przejechać ciężarówką, no bo ja tylko ją raz użyłem. Bo kupiłem ją i tylko przejechałem się raz nią. Wtedy co zawoziłem mleko na odcinku. No właśnie, to jest ta seria, tu jest fajnie teraz na tej serii, no bo jest ciężarówka, więc w sumie będę w tym chlebem, czy tam olejem, jeździć sobie ciężarówką. A tak wiadomo, jak ciągnikiem, tym direm raz się przejechałem, no bo to wiadomo, 40 na godzinę i to jeszcze tylko 16 tysięcy litrów brało, więc nie za dużo. Ale na początek wystarczało, ale teraz już... Teraz już jak widać nie wystarczy. Tam jeszcze 56 minut będzie kosił, więc... No dobra. Tutaj zostawiam header. Na raz? Nie na raz. Nie udało się. Bo ja powinienem stanąć, odczepić i dopiero zacząć nawracać, to wtedy na raz bym się wykręcił. Chodziło mi o to, że bez puszczenia klawisza tak. Jakby sobie ktoś nie wiedział, o co chodzi. No dobra, poszli szybkie i wściekłe. No nawet udało się od razu do ciężarówki wsiąść. Pojadę sobie to wysypać od razu. Włączymy sobie światełka. No czemu by nie? Koguty ma? Nie ma. No i dobra, to trochę, jak tak sobie patrzę na te Volvo, to trochę ETS mi się przypomina, jak jeździłem Volvo. A, i dobra, zapomniałem, to nie ETS. Nie, no także, kurde, jak wsiadłem tego Volvo, no to chciałem już po prostu z przyzwyczajenia, tak? Spację kliknąłem, żeby ręczny zaciągnąć, ale tu w tej grze nie ma ręcznego na spację. Tylko jest na dwukropku. I to tak nie działa fajnie w sumie, jak w ETS-ie. Bo tutaj to tylko ci pole zatrzymuje, a tamto tak fajnie to hamuje. Osiemdziesiąt. I lecimy na skup. Znaczy na skup. Teraz na pociągi to założę tam sobie, żeby było już. Po prostu jak będzie czerwiec, tylko wsiąść do pociągu i tyle. I na ręce. Czyli w sumie nic z farmingu się nie zmieniło. A tyle lat. 15 też jak składało ciężarówki i tutaj w sumie dalej też jak składa. Myślałem, że coś tam się poprawiło, ale... Jak widać nie bardzo. W sumie 19 też jak jeździłem manem, to zawsze mnie składało. Może przez to, że te ciężarówki mają tylko jedną oś. A nie dwie. Albo za szybko w zakręty wjeżdżam, albo nie wiem.
no prawdopodobnie też szybko zakręty wpadną. To jest w sumie główna przyczyna, tak mi się wydaje. No, ale wiadomo. Trzeba na pole zajechać. No, 30, no akurat jak zajadę, to będzie fajny odcinek. Więc spodoba mi się to. A miniaturkę to wiadomo, z John Deere'em sobie jakąś fajną zrobię. Mówię, że John Deere na John Deere spo. I to jeszcze 8R sobie zwałem, jak widać. Od poprzedniego odcinka. Znaczy, odcinka. No bo to było po odcinku siano już tutaj, ten rzepak. Ten owiec. Ten jęczmy, co? Jęczmy tu jest siano przecież. Ten jęczmy po lewej tutaj jest zasiany. W poprzednim odcinku. Po odcinku było zasiane, o przepraszam. No i tak to wyszło. Tu też jeszcze jak widać teren na słomę jest pusty. I tak sobie teraz przejechałem, to tak nie wiem. Nie wiem w sumie, czy nie zrobię sobie takiej fajnej akcji, jak wywóz obornika na pola. Przyczepą. Ciężarówką. Czy by było to coś ciekawego? Na tą 38 się przejechać, nie? To coś fajnego by było. Nie mówię, że nie. I teraz na ręcznym. Jest straż. I tutaj gdzieś tam między płotami jest ten gaz. O, tutaj dokładnie. To jest w sumie, to jest najlepsze, co może być. Nie szkoda, że tego więcej nie ma. I tylko w tym jednym miejscu to jest, ale... Wiadomo, nie możemy wszystkiego. Tutaj sobie postawię Volvo i niech stoi. A ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa pa, 37 minuty. Na razie.